Mi się trochę zejść z temperatury. Mam 47 zamiast zamrożonych 45. No może nie dokładnie udało mi się to stypulować, ale to 2 stopnie to nie jest jakaś tragedia, więc myślę, że ta przerwa zachodzi. Ta przerwa beta-glukanowa. Okej, to trwa na 10 minut, to jeszcze 5 i będę mógł podgrzewać do 55 stopni. W ogóle pokażę. Korzystam z takiego multimetru. On ma tutaj pomiar temperatury. I muszę wam powiedzieć, że to się całkiem nieźle spisuje do pomiaru. Naprawdę bardzo szybko się temperatura ustala. Nie trzeba długo czekać, tak jak w przypadku analogowego. Zresztą są różne też cyfrowe. Ale z tego, co się orientowałem na tych cyfrowych termometrach, też to chwilę trwa. No to w zasadzie też jest termometr cyfrowy na multimetrze, no ale naprawdę bardzo szybko można zmierzyć temperaturę. Słownie, nie wiem, 10-15 sekund. To mam 60 stopni. Mam 66, więc mogę trochę dogrzać. No, tu są te płatki błyskawiczne. Już trochę napęczniałe. 60 stopni jak na razie. Powinno zaraz troszeczkę tam wzrosnąć. No i trzeba czekać. W międzyczasie mogę powiedzieć co nieco o takim garnku, który tu stosuję. To był generalnie garnek służący do pasteryzacji. No ale nam służy jako garnek do zacierania. To jest fajne, że on ma tutaj kranik od razu, więc to jest bardzo przydatna sprawa. Ten kranik właściwie był wymieniony, pasował gwint na taki, który można obracać i regulować jakby moc, wielkość otworu. W środku jest również gwint, więc jest wkręcony filtr lodu. On miał taką podstawę grzewczą, ale grzałka się wypaliła, więc grzeje za pomocą po prostu takiej grzałki zewnętrznej. Nie jest to jakaś tragedia, można w ten sposób grzać i doskonale się do tego nadaje. Tutaj może nie to dobrze widać, ale to jest owinięte karimatą, która służy jako izolator, żeby wolniej spadała temperatura. Raz się nastawi, to temperatura bardzo powoli spada, naprawdę. Niewiele trzeba dogrzewać. Może przez 15 minut, przez 20 minut o 1 stopień. Coś takiego. No, także naprawdę polecam nawet kupić uszkodzony taki garnek gdzieś na aukcji internetowej, bo za 50 zł można kupić uszkodzony, z tego co widziałem, i naprawdę może posłużyć bardzo dobrze jako narzędzie piwowarstwa domowego. Dobra. Czas przystąpić do kolejnej przerwy. To jest przerwa białkowa. I w tym celu należy podgrzać to wszystko do temperatury 45 do 55. Więc po prostu wlewam te sklejkowane płatki, które mają temperaturę wyższą. I to mi podniesie temperaturę. Zaraz zobaczymy o ile. O, 52. Trzeba to dobrze wymieszać. Rękawiczki już mi nie są potrzebne. 53. No prawie że to co chciałem. Wszystko będę musiał dogrzać. Grzałko. Dobrze. Dogrzewam.
należy pamiętać, jak się używa grzewki zewnętrznej, żeby cały czas mieszać, bo można przypalić słód, płatki i tego byśmy nie chcieli. No dobra. Wracamy za chwilę. Więc zachodzi teraz przerwa białkowa, która u mnie będzie trwała 15 minut, to nie trwa ona zbyt długo. Ma ona na celu rozpad białek na prostsze aminokwasy, co wpływa pozytywnie na jakość piany w piwie, a także pomaga drożdżom się lepiej rozmnożyć, bo one są używane, to jest budulec jakby tych drożdży i to im pomaga w budowaniu tkanek komórkowych. No, to tyle teorii. Wracamy za chwilę. Będę podgrzewał do 62 stopni i widzę, że to jest dosyć, zacier jest bardzo gęsty, więc podgrzeję 2 litry wody do wrzenia i doleję do tego. W ten sposób go rozcieńczę i jednocześnie podniosę temperaturę. Jak to nie będzie wystarczające, no to jeszcze podgrzeję tą grzałką. Jak jest zacier za gęsty, to niestety taka zewnętrzna grzałka powoduje, nawet jak się miesza cały czas, że no troszeczkę się to przypala. No nie powinno, niedobrze jak się przypala ten słód, bo mogą jakieś nieprzyjemne zapachy, aromaty się później wdać. No dobra, na razie tyle. Wracam za chwilę. Dobra. Czas na kolejną przerwę. Znaczy przerwę. Przerwę w sensie przerwę zacierową, czyli przerwę maltozową. Muszę podgrzać cały zacier do 62 stopni, z 55. W tym celu tutaj grzeję 2 litry wody w czajniku elektrycznym. Dobra, to. Ma być 62, dobra. Jeszcze 300. No teraz jest 61 do tego elektronicznego. Czuć już aromaty banana i goździka. Żartowałem, to nie ten etap. Banana i goździka. Może będzie czuć, znaczy goździka to nie wiem, ale banana można wyczuć w piwach pszenicznych. A tu jest dodatek pszenicy. Żyto zresztą daje podobne trochę aromaty. No, ale to dopiero drożdże są w stanie wytworzyć takie aromaty. To jest dopiero po fermentacji. Ale zapach i tak jest bardzo ładny. No, tu mam dopiero 55, tu mam niby 62. Trzeba poczekać, czy się ta temperatura na dobre ustali. Dobra, zdaje się, że ten elektroniczny też potrzebuje czasu. Tylko on po prostu w pierwszym momencie. Może to też wynika z tego, że płyny były niedobrze nierozmieszane i chwilę był w cieplejszej, chwilę zimniejszej i to tak skakało, ale teraz już jest okej. Okay. Już stała temperatura 60 stopni. Się pokazuje. Dobra. O czym chciałem opowiedzieć w międzyczasie? Ale nie wiem o czym. Więc jak sobie przypomnę, to opowiem. Dobra? Mamy coś takiego. Uzyskaliśmy. To jest właśnie taka moim zdaniem odpowiednia
konsystencja tego zacieru, żeby można było grzałką swobodnie manewrować i tu nic nie przypalać. Wystarczy cały czas sobie tak mieszać. Na multimetrze 61. Trudna sprawa z tym multimetrem. W sumie niedawno to odkryłem, bo ten multimetr leżał tutaj w szafie. Rzadko go używałem. No, a on ma opcję mierzenia temperatury, więc dlaczego nie? Dobra. A to są te drożdże. Wyjąłem je z lodówki. Może bardziej w cieniu. I od razu się podniosły do góry. Lekko odkręciłem, bo się zrobiła aż taka na powierzchni taka gulka od gazu. I od razu zaczęły się wydzielać tutaj pęcherzyki. Wszystko to się podniosło. Myślę, że takie drożdże z poprzedniej fermentacji, takie kilkudniowe, to by minęło raptem, nie wiem, 4 dni, są naprawdę lepsze niż drożdże suche, bo są już w dobrej kondycji, niedawno sobie pracowały, szybko się zaaklimatyzują i myślę, że szybko zaczną pracować. A czym szybciej się to odbędzie, tym lepiej. Także polecam zbieranie tych drożdży, mimo że niektórzy twierdzą, że to się nie kalkuluje, że w sensie, że to granie warte świeczki, bo te drożdże są tanie. No są tanie, ale jednak one wymagają trochę, potrzebują trochę czasu, zanim się rozbujają, zanim się namnożą i zaczną porządnie pracować. A tu już ich trochę jest, także czym więcej się ich zadaje na początku, tym lepiej. No, myślę, że zadam tylko te Sevbrew WB06. Już nie będę kombinował z dwoma gatunkami drożdży. No, trudno powiedzieć, co z tego wyniknie. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Może ktoś ma takie doświadczenia, więc chętnie... z chęcią bym się dowiedział, jakie może to przynieść efekty. Przypomniało mi się, co chciałem pokazać. Mianowicie przepis, jaki skomponowałem. Chmiel lubelski, wszystkie słody. Pilzneński 1,5 kg, żytni kilogram, pszeniczny kilogram monachijski, drożdże, Sevbrew WB06, no, typowe do piw pszenicznych, dodatki, płatki błyskawiczne orkiszowe, płatki błyskawiczne żytnie, mech irlandzki, owoce jałowca 45 gram. Czyli 3 paczki, takie po 15 gram. Tu wszystkie przerwy. A chmielenie, nie wiem, gdzie później. Tak naprawdę będzie chmielenie i jałowcowienie, bo będzie to dany jałowiec. No, 30 gram, no, tu widać, że już efekty pracy. 30 gram dorzucę na ostatnie 15 minut, a 15 gram, czyli jedną paczkę na jałowca na fermentację cichą. Mech irlandzki zawsze stosuję, bo wydaje mi się, że to naprawdę jest fajna sprawa. Po burzliwej fermentacji te wszystkie osady są zbite na dnie i się bardzo fajnie to oddziela. Naprawdę polecam używanie mechu irlandzkiego. Dobra, na razie to tyle.